Witam serdecznie, moim gościem Paweł Plata, Stach Bud Gospica. Witam serdecznie. Paweł, przegrywacie dzisiaj z Rollbudem bardzo dobrze dysponowanym. Dlaczego? Główny problem to jest właśnie braki w kadrze. Dużo chłopaków jeździ po delegacjach, także jest problem z kadrą i oczywiście kondycja, bo jednak to już nie jest to, co kiedyś. Twoja kondycja dzisiaj była naprawdę wyborna, dwa gole, próbowałeś ratować zespół na ile mogłeś, nie udało się, ale jeżeli chodzi o twoje indywidualne dzisiaj zdobycze i mecz, to jest ogólnie całkiem okej, tak? Tak, jest okej, jest okej. Jeżeli byś miał coś powiedzieć po 10 kolejkach, we wszystkich nie byłeś, Stach Bud gra dalej, co poprawić, żeby było w przyszłości lepiej? Co poprawić? Przede wszystkim więcej grać razem, bo widać, że są braki w rozegraniu. No i kondycja przede wszystkim. Pasowałaby chociaż raz w tygodniu pobiegać albo spotkać się z chłopakami. Z rywalami mieliście wcześniej styczność w pierwszych kolejkach, teraz drugi raz do nich podchodzicie. Jaki wynik pierwszego meczu, pamiętasz? Znaczy pierwszy mecz to niestety był walkover. Aha, no tak, rzeczywiście, tak, jeżeli chodzi o tą pierwszą kolejkę. Tak, zapomnieliśmy o meczu właśnie. Tak się czasem zdarza, więc nie pytam dla porównania, ale jak możesz powiedzieć dzisiaj, co możesz powiedzieć o grze rywala? O grze rywala? Widać właśnie, że byli wybiegani. Troszkę nas zajechali, że tak powiem. No i byli bardziej zgrani, widać to było. Na, można powiedzieliście, zawodników u was bardzo, bardzo dużo osób, a dzisiaj na meczu po raz kolejny 7 chyba, jeżeli tak dobrze liczyłem. Dlaczego taka absencja, jeżeli chodzi o was zespół? To był główny problem, też dużo właśnie, jak mówiłem, wcześniej wyjechało do pracy, do Krakowa, tam do Katowic i właśnie to jest główny problem, że nas brakuje po prostu. Nie ma osób na zmianę, nie? Zatem życzę, aby frekwencja była i lepsza, i wyniki. Dziękuję za wywiad. Dziękuję bardzo.